to również są trzy punktami. Tak, trzeba przejechać, nie naruszając przeszkody. Dobrze, że jest luzak przy tej bryczce, bo już się martwiłem, że gdzieś luzak się podział, ale wrócił. Ja w międzyczasie będę Państwu jeszcze trochę opowiadał o położeniu, bo jest o czym opowiadać. Chciałbym może jeszcze tutaj, jak zawodnicy zapoznają się z trasą, powiedzieć o tym, że jako dyscyplina sportowa mamy znaczące sukcesy na arenie światowej, a takim spektakularnym, który miał miejsce w ubiegłym roku, było zdobycie przez polskiego zawodnika tytułu wicemistrza świata na Mistrzostwach Świata Zaprzęgów Jednokonnych w Pratoni del Vivaro. Tym zawodnikiem był, jest, będziemy go tutaj oglądać również. Bartłomiej Kwiatek startował koniem wyhodowanym w Polsce, polską bryczką. Wspaniały sukces, także to położenie ma te oblicza i sportowe, i rekreacyjne, jak widać. I próbujemy je Państwu pokazywać właśnie w różnych kolorach. Jeśli zawodnicy zapoznali się z trasą, wyjeżdżamy, zostaje ten, który będzie startował. My się przemieścimy na bezpieczną odległość. Zapraszamy komisję sędziowską. Informacja dla zawodników, jeśli jeden się pojawi, kolejny od razu wjeżdża, czeka na rozprężalni, tak żebyśmy nie robili absolutnie żadnych przerw. Proszę. Marcin Liśkowiak zostaje, pozostałych zawodników prosimy o zjazd. Pan Krzysztof Rębowski jest sędzią, ma zegarek, to jest ten pan w kapeluszu. Prosimy o podejście jego do linii startu. I już zjeżdżamy. Pan Marcin Liśkowiak, pan Jarek Michalski. To są ci panowie w niebieskich bluzach, a ich konie to Śląska Para, Bułat i Labirynt. Prosimy o muzykę. Uwaga! Czas. Start! Doping absolutnie dozwolony. Prawda, numer jeden zamknięty, wszystko. Musimy hamować precyzyjnie, wjechać w ramkę numer dwa. Również się udało, doskonała jazda. O, już się nie podobało. Podbiegujemy, za mało prawa, tego są trzutki. Proszę zwrócić uwagę na pracę luzaka, który balansuje, żeby bryczka się nie przewróciła. To jest bardzo ważne. Brawo! Wielkie brawa. Marcin Jeźdźowiak. Zapraszamy Stanisława Janika. Obsługa techniczna poprawia, prawda? A przed nami kolejny zaprzęg. Pan Stanisław. I nawet kolejnych zawodników. Piotr Mocarewski. Start. Pan Stanisław mieszka na Mazurach, jeździ w tamtejszym klubie, prężnie działający tam zaprzęgi, dobrze funkcjonują, mają swoją ligę, a on jest takim asem tej linii, chociaż do tego się oficjalnie nie przyznaje, ale wszyscy się go boją. Prosimy na start. W zaprzęgu piękna para Lipicanerów, Pluto i Heliot. Konie już dosyć dużym doświadczeniem, niezwykle dynamiczne, o czym się za chwilę przekonamy. Wielkie brawa dla koni i zawodników.
patrzysz na pracę Luzaka, to od niego dużo zależy. To jest tak jak zespół w rajdach samochodowych. Stanisław Jani, trochę więcej piłek spadło, zapisujemy do wyniki, za chwilę je na koniec poznamy. A przed nami kolejna para siwych koni, tym razem konie polskiej hodowli, konie szlachetnej płci, tak się tarasa nazywa w skrócie. A za kierownicą, czyli położącym, trzymającym za lejce, jest pan Stanisław Bukowski z Arturem Szarnikiem. Szarnik w charakterze luzaka, to co wspominał tutaj pan Marek. Proszę popatrzeć, jak wiele zależy tutaj od pracy luzaka. Szczególnie, kiedy jest spryczka, idzie po ślisku. Może podpowiadać trasę, może balansować. Uwaga! Prosimy o brawa i przywitanie na starcie.